Pan prezydent Raciborza skupiony nad pracą swoją, bo tworzy kartkę świąteczną w Paincie tutaj wśród młodzieży. Panie prezydencie, no wysoki standard sali gimnastycznej, czy tak będzie wysoki? Jakiej sali? Sali gimnastycznej powiedziałem, sali komputerowej oczywiście, no gimnastyka umysłowa co najwyżej tutaj panie prezydencie się odbywa. Czy do tego będzie równało miasto w takim razie do takiego poziomu? No cóż, z tego co wiem, była tutaj sala sprzed 11 lat. Mamy świadomość, że w tej branży 11 lat to już nie jest epoka, to już przynajmniej kilka epok. Każdy z nas dysponuje sprzętem o dużo większych możliwościach niż to, co było zgromadzone tu i zsumowane. W związku z tym też jakby w sposób naturalny to, co trafia do tych najmłodszych, którzy powinni umieć poruszać się w tym środowisku, ale nie tylko w ten sposób, że potrafią wgrać grę, czy też zagrać w grę online, ale że potrafią te narzędzia wykorzystać do tego, aby zdobywać wiedzę, to raz, a dwa, żeby realizować różnego rodzaju zadania, no to też narzędzia, którymi dysponują, muszą być na odpowiednim poziomie. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest to obowiązek gminy, że powinna takie rzeczy realizować. I to będziemy robić.